Dwóch kucharzy. To będzie sztafeta. Zmiany co 5 minut, czyli każdy z nas ma 5 minut, które musi w 100% wykorzystać, a następnie zmienia się z kolegą, w tym przypadku z Orsonem, nie komunikując się po drodze. Osoba, która wchodzi na stanowisko, musi obowiązkowo kontynuować to, co zastała. To, co zrobił wcześniej kolega. Orson Hejnowicz. Doświadczony szef kuchni młodego pokolenia. Jego kuchnia postrzegana jest jako odważna i nieoczywista. Karol Krasa, szef kuchni w renomowanej restauracji Plater. Zasady Switch. Kucharze gotują na zmianę po 5 minut. Współpracują, ale nie mogą się komunikować. Kucharz, który wygra challenge, otrzyma jokera. Za każde złamanie zasad grozi im kara. Zaczynamy Switch! Warunek jest jeden. Musimy wspólnie ugotować danie. Dobra, przechodzimy do kwestii rozstrzygnięcia, który z nas zaczyna gotowanie. Tak jest. Jak to mamy zrobić? Obróć pudełko, które jest koło zegara o 180 stopni. To jest temat dzisiejszego odcinka. My tych tematów wcześniej nie znamy i dopiero teraz poznamy. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Grill and fun. Grill and fun. Pierwsze, co ci przychodzi do głowy? Barbecue. A jak nie będzie mięsa? Takiego klasycznego na barbecue? Delikatne podwędzanie albo searing. Searing warzyw na przykład. Warzywa, ale gigantyczna temperatura. Że tylko reakcja Maillarda, taka aż potrojona. Szybko, agresywnie, agresywnie? Na zapach? Ale lekko. Ale dym. Ale dym. No to dym spróbujemy wywołać. Zobaczymy, czy się uda. To co teraz? Jak mamy losować kolejność? Musicie wybrać sobie jedną z butelek wody, które są na blacie. Proszę. Dobra, to ja wezmę tą. Co teraz? Każdy z kucharzy dolewa po kolei do szklanki i kto z was przeleje pierwszy, ten przegrywa. Kto pierwszy, gość pierwszy, proszę. Lej więcej. Serio? Nie, to nie jest możliwe. Aż mi w środku wszystko. Jak teraz nie wylejesz, to jest ustawione. Bez sensu. Nie znam tej gry, bardzo fajne to jest. No, jest genialne. Świetnie. Mam nadzieję, że raczej to dłużej. To jest tylko szklanka i woda, ja mam takie emocje w sobie. Ja się spociłem. Jak taki królik z norki, niby chce wyjść, ale... I bardzo dobrze, że gość wygrał. Orson, losujesz jokera, a Karol zaczyna. Pamiętaj, jak wylosujesz jokera, nie pokazujesz mi go, możesz pokazać widzom. Taka jest zasada. Dobra. Dobra. Ta skrzynia jest dla nas. I ta skrzynia, kochani, determinuje to, co mamy zrobić, ponieważ wszystkie te produkty, które są w tej skrzyni, muszą być obowiązkowo przez nas użyte. W przeciągu 20 minut, które każdy z nas ma. Chyba klimaty bliskie to... No już nie ma. Ale to nie jest... Tego obowiązkowo musimy użyć i z tego musimy zrobić grill and fun. Pomysł masz? Mhm. Ale nie wiem, czy on będzie zbieżny z moim, ponieważ nie możemy wymieniać uwag. Ty się udajesz do kącika, a ja zaczynam swoje 5 minut. Go. Możecie jeszcze odsłonić czerwoną płachtę. Pod nią jest coś, co wam się mocno przyda. No dobra, kochani, to co? Jest. Podstawa, nagrzany grill. Musi być odpowiednia temperaturka. Tak zwany searing, warzyw. Moim zdaniem szparagi się do tego nadają idealnie, więc zaczniemy od czegoś, co będzie chyba dosyć proste. Zielone szparagi. W ogóle nie muszą być marynowane. W ogóle nie muszą być obierane. Jedyne, o co warto zadbać, to żeby nie były za twarde, więc to, co ja zawsze robię, skracam. Skracam maksymalnie. Cyk. Końcóweczki. Będzie miał Orson na searing. Posieka sobie i będzie ok. O, kawa. Natomiast te ładne części trzeba tylko zamarynować. Oliwa. Ziółka. Może być tymianek, może być rozmaryn, może być co tam chcecie, ale generalnie zielone szparagi nie muszą być obierane. Troszkę ziółek, troszkę oliwy, odrobina soli. Najprostsza rzecz na świecie, zawsze się udaje. Cyk. Czosnek. Może być, ale nie musi. A jest. Dobra, jak jest, to jest. I teraz, podstawowa rzecz, jeśli chodzi o koncepcję grillową, moim zdaniem, i co warto zadbać, to koncepcja pod tytułem szykujemy wszystko, a ostatnie 5 minut Orsona
I moje wykorzystujemy na grillowanie. Szparagi potrzebują 5 minut. Chrupiące, jak zostaną po grillowaniu, to jest dobry przejaw. No, a to jest właśnie też ten element, o którym mówił Orson, czyli mocno nagrzany grill. Jeżeli mamy takie cienkie szparagi, to też trzeba zaznaczyć, bo to nie każde szparagi nadają się do takiego przyjemnego grillowania. Sól, pieprz. Nienawidzę bałagan, więc prędkość prędkością, ale sprzątamy po sobie. Cyk. Nie wiem, co on będzie planował z tym mięsem, ale taka salsa szparagowa, jeżeli te końcóweczki, bo w szparagach fajne jest to, że można je jeść na surowo i one wtedy dobrze smakują, jeżeli nie są zbyt mocno przerośnięte, ale jeżeli są to końcówki, które może niespecjalnie nadają się na gotowanie, to naprawdę dobrym sposobem jest po prostu drobniejsze posiekanie. Taka sama zasada w przypadku selera naciowego. Cyk. Czosnek? Nie, chili na pewno. Chili zielone. O, może imbirek. Trochę chili? Ja bym zrobił taką kapustę właśnie ze szparagami z grilla. Tam widziałem czosnek, niedźwiedzie, to te szparagi na przykład zawinąć w to. Albo szybki dressing do tego. I arbuza z taką sałatkę z fetą. To super pasuje do takich warzyw grillowanych, ale barbecue. Dzisiaj taki grill wege, to jest plan dobry. Że będzie sałatka, takie przyjęcie grillowe, sałatka z arbuza, fety, jabłka, cytrusów, dobrze. Młoda kapustka na masełku, przerzucona na grillu, albo taka w ogóle zgrillowana. To też by było super. Pamiętacie? Musimy kontynuować swoje prace. Więc ja mu to wszystko naszykuję. Cytryna. Nie ma cytryny? Dlaczego nie mam cytryny? A, jest cytryna. Miód. Kurwa, już? No dobra. Okej, dobra. Grill rozgrzany to jest najważniejsze. Czy grill jest rozgrzany? Więc ekstra. Dobra, więc to raczej będziemy grillować, tylko nie wiem po co ten czosnek, bo przecież się zjara. Nie możemy się komunikować między wymianami. Nawet mrugnąć oczkiem nie mogę. Jak zwykle, Azja. Cały Karol. Nie wiem, czy to na sałatkę, ale jeżeli mamy arbuza, a będziemy robili grillowane rzeczy, no to dla mnie najlepsze jest właśnie sałatka z arbuza, fety. To jest taki klasyk, taki game changer. Orson, moi drodzy, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest przedstawiciel młodego pokolenia, jeśli chodzi o nasz cudowny zawód i sztukę kulinarną. Człowiek, który pracował w wielu gwiazdkowych restauracjach w Skandynawii, między innymi w Nomie. I człowiek, który, mam wrażenie, tak jak go znam, nie ma żadnych granic i zahamowań. Jedyną wartością, którą ceni ponad wszystko, i za to go lubię, jest smak. Szybko obieramy. Jest taka też świetna szynka z arbuza, którą właśnie się też robi na takim grillu, tylko to akurat się robi wolniej. A z tego można robić kimchi. Zero waste'owy trik. Dobra, czystość na sekcji. 3,24. Mocne to jest. I teraz tak, dawaj na pół. W kosteczkę. Dlaczego ja jego nożem kroję? On jest taki duży, to ma taki duży nóż. Śliczne. Tylko nie wiem, co on chciał z tym zrobić. Kary za brak kontynuacji. Brak kontynuacji? Przepisem Karola. Przecież kontynuuje. Na pewno to jest jakaś kontynuacja. Że jak się porwie na mięso, to jesteśmy ugotowani, bo nie zdążymy. Dobra. 10 sekund minęło. Dobra. Ja bym to wrzucił do sałatki. No to jest jak takie crudité. Czyli właśnie na surowo te szparagi, to chili, mi się wydaje, że to się będzie łączyć bardzo dobrze. Dodamy trochę soli. Oliwa. No raczej to było na sałatkę, mi się wydaje. Bo tego by przecież nie zgrillował. Dobra, czy mam jakąś fetę, nie fetę? O, mamy sałatkowe jakieś masło, bo na pewno masło się przyda. Albo taką buratą. To by było dobre. Z taką buratą. Ile? Mało! Dobra, to tu mu położę przy tym. Może taką szczałkę zrobię z tych orzeszków. Wygląda jak szczałka? Sałatka? Dobrą strategią jest, żebyśmy robili też
zostawiali sobie chyba gotowe rzeczy na desce. To, co mamy w głowie, nie możemy zapisać, ale możemy przedstawić obrazkowo. Taki język starożytny, obrazkowy. Dobra, i co jeszcze? Może czas na te niedźwiedzie na pewno. Żebyśmy wykorzystali, żeby nie zapomniał o tym. Dobra. Koniec. No idę! Thank you. To zrobimy coś innego. Żeby to zakończyć, orzechy, bo to z tego będzie jednak sałatka, wydaje mi się. Zrobimy z tego taką poleweczkę, za przeproszeniem okrasę do kapusty grillowanej. Cyk. Aha, jeszcze moja cytryna musi być użyta. Dużo soli. Dobra. To skoro to mamy się dać przemacerować, to ja mu ten czosnek niedźwiedzi zużyję. Cyk. Do orzechów. Oliwa. Ha! Wiem już, co zrobimy. Szukam miodu, miodu. Widziałeś tego? 10 sekund kary na bałagan. Ręce do góry. Ale mogę iść. Ręce do góry trzymam. Widzę miód. Już? I to jest coś, co ratuje wszystkich w kuchni. Odrobina miodu. Do czosnku odrobina miodu też, mimo wszystko, do tej sałatki. Ale to wiecie, to nie chodzi o to, żeby to było słodkie, tylko przełamane. Cyk. Masło! Dobra, to do kapusty. Czosnek niedźwiedzi, odrobina miodu, oliwa, cytryna. Wydaje mi się, że nic więcej nie potrzeba, bo jeżeli chcemy, żeby ten czosnek naprawdę pach... Pesto z czosnku niedźwiedziego, 100 razy lepsze. I to polskie pesto niż włoskie. Żeby zakończyć pewien etap przygotowywania dań... Aha, to muszę spróbować. Bardzo imbirowa. Orzeźwiająca. Na ten piękny, słoneczny dzień. Odkładam do zlewu, żeby nie było. Nie, całość. Jeszcze jedno. Błagam, jeszcze jedno. To będzie jedna. Dobra. Kurczę, to będzie najtrudniejsze. Wiecie co? Kapusta młoda, ona się zrobi na grillu. Nawet będzie fajna, tylko nie na takim mocnym. Pokroję mu tak dla wskazówek. To tak, pomysł, który zweryfikujecie za moment z Orsonem jest taki. By tę kapustę, mimo wszystko, zachować w takich kawałkach, być może nawet wykałaczką ładnie ponakłuwać i zgrillować. Zgrillować tak, żeby była ciągle chrupiąca, ale mimo wszystko... Sorry, nie wiem, sorry. Masakra jakaś. Dobra, o, ślicznie to wygląda. To jest super. On chce całą kapustę zrobić na grillu? Okej. Jedna sałatka już powstała. Super pomysł Orsona z wykorzystaniem arbuza do sałatki. Dobra, to delikatnie lepiej olejem, żeby... Ło! Nie zabijecie się? 10 sekund kary za bałagan, ręce do góry. Dobra, działaj dalej. Dobra, dzięki. Dobra. Będziemy grillować. To jest tak, że kapusta jest teraz w modzie, więc to jest mega, bo tak niewiele jej trzeba, w ogóle taka młoda. Zastanawiam się, czy ta idea z kapustą przejdzie, bo... Wiecie, znaczy to jest prosta rzecz, ale pod presją czasu... Znaczy kapusta młoda dobrze, jak się troszkę poddusi, podpraży. Jeżeli nie zgrilluję, to zmienię koncepcję i zrobimy z niej... O, jest! Dobra, robimy hamburgera, żeby wykorzystać młodą kapustę, nie będziemy jej grillować. I to jest słuszna koncepcja. Co jeszcze? Sos. To też pewnie będzie grillowe. Dobra, to zróbmy tak. W ogóle, żeby ona była smaczniejsza, mamy sos ostrygowy. Mieliśmy też wykorzystać... O, weźmy trochę bianko. Mieliśmy wykorzystać sos sojowy. Pomożemy tym kapustom być bardziej umami. Dzięki temu. Okej. I trochę takiego bajeru. Dostajesz premię za bycie pierwszym gościem. Dziękuję! Ale super! O, to jest piękne. To jest piękne! Dokładnie tego chcemy. I później tylko sól, cytryna.
Dobra. Nie powiedział przepraszam. Nie będzie surówki z kapusty. Dobra, masełko. Dobra, dawaj. Bo mi się tam zjara. Co? Dawaj, spadaj. Co się stało? No masz, daj mi. Skrócenie zmiany. Chcę skończyć to, co pamiętaj, robiłem. Że masło musisz wykorzystać, dziadu. No to po to ten rondelek. Cofam, co powiedziałem o fajnej zabawie. Już mi się tak nie podoba. Mamy, to użyłem, tamto użyłem. Dobrze one wyglądają. O, nie musimy używać soli, bo ten sos ostrygowy zmieszany z sosem sojowym jest słony. Fajnie nam się to skarmelizuje. Może przymknijmy, one sobie dojdą wtedy. Nasz piękny pan będzie musiał tylko szparagi zrobić. Dobra, a wino? Czy mamy takie coś jak wino do gotowania? No dobrze, to zrobimy zamiast beurre blanca, zrobimy beurre monté. Klasyczne beurre monté do wody, 3 do 8. Trochę octu ja zawsze daję na start. Trochę soli. To możemy ten tymianek ściąć. Jak on się podjara, to więcej dymu wypuści tutaj i będzie fajniej. Ty jeszcze sobie, kochana, tu dojść. Nie jest taka super, ale dobra. I troszeczkę. I zim... Oj, przepraszam. No to jest kuchnia, tu zawsze coś leci, zawsze coś pryska. Nie? Dobra, to będę mniej mieszał, to chodź tu, no, jak chcesz zobaczyć do środka. Ja mulguję. Więcej masła. A, ja mam tyle czasu? Dobra, spróbujmy tego kawałek. Piękna, naprawdę. No, damy na bok. Dobra. I... Przygotowałem. Nie, naprawdę. Przygotowałem? Chyba tak. Człowiek chce dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie, jest super. Zrobimy tak. Je grillujemy z jednej, z drugiej. To, mówię, to już is dead. Ale samo masło, same masło też jest ważne. Dobra, cytryna. A, on już używał. Świetnie. To, czy w ogóle jest? Trochę soli. Teraz sosu sojowego. O dziwo. To jest faktycznie rozwarstwione. Ale to nie problem. Bo jest masłem, co i tak jest wspaniałe, to zróbmy to. To tylko to podkręci, że mamy pomidora, czyli taki zważony horon sos. Ale będzie super. Masło zawsze jest super, prawda? Nawet rozpuszczone. I jakby cienko pokroimy tego pomidora. Znalazłem pewną informację. Orson Gaweł Hejnowicz. Człowiek instytucja, który praktycznie całe swoje życie, nie zważając na nic, poświęcił gastronomii. To jest po prostu turbo pochłonięty człowiek temu, co kocha, bo on to naprawdę kocha. Historia jego zaczęła się 16 lat temu w Londynie. Pracował w gwiazdkowych restauracjach, czyli w Nomie i Geranium. Najlepsze restauracje na świecie. Nie lubi fine diningu, pracując w takich restauracjach, bo twierdzi, że neobistrowe spojrzenie na gastronomię spełnia wszystkie elementy, które jedzenie może zapewnić, czyli smak, wygląd, a przede wszystkim na jedzenie się dosyta. I za to gościa szanuję. O, to ja mam. To się skapnie, może, że to do tego. Skórkę z cytryny. Sekund kary za komunikację podczas poprzedniej zmiany. Czy tylko ja muszę dostawać te kary? Pamiętaj, że masło musisz wykorzystać, dziadu. Masło z pomidorem. A to... Już? Otóż to. To są dobre szparagi. Cyk. Na drugą stronę. Pamiętajcie, jak dajecie marynatę, to ciut mniejszy ogień, troszkę z boku, bo się
kuźwa przypala. Ale to jest coś, co nas łączy i wydaje mi się coś, co powinniście, czego powinniście spróbować. Bo to, że to tak wygląda, to tylko świadczy o tym, że jest to bardzo przyjemne w smaku. I teraz tak, cyk, cyk, cyk. Ja jestem fanem monokultury. Troszkę soli i troszkę pieprzu. To dokończymy teraz to masełko. Troszkę concasse z pomidora. Nie wiem, czy planował całego, czy nie. Obierał ze skóry? Nie. Dobra. Zresztą jakbym... Ależ skórka z cytryny. Dobra. Pieprz. Masełko. Przypieczone. Lekko podostrzone. Mam nadzieję, że pójdzie do szparagów. Cyk. A, jeszcze to. Kukus sobie zrobiłem. Pokaż tutaj. Jezu, aż mnie przytkało. To jest piękne. Grill naprawdę może być prosty. W kilka minut, bez żadnego pomysłu, będąc zaskoczonymi, możecie zrobić sobie naprawdę przyjemne dańka. Nie, ja też chcę coś zrobić. O, zaczął nakładać. Capybara. A tu sos. A, no czyli tak poszedł w taki wiersz, tylko oczywiście jakieś chili niepotrzebnie. Orson, w swoim przepisie musisz uwzględnić rabarbar. Okej. Okej. Rabarbar tu pracuje jak najbardziej. Dobra, to jest owocowe, to jest słone. A to? Jaki jest ten rabarbar w ogóle? Jest świetny. On jest tak kwaśny, nie ma ani grama słodyczy, więc to jest fantastyczne, żeby go dodać do sosu, w którym jest tona masła, chili. To jest coś fantastycznego, więc to damy tu. Dobra, czyli... Nie no, luzik. To mamy gotowe. To mamy gotowe. Gdzie on pesto wykorzystał? Tutaj? Tutaj nie. No i super. I tu mamy nasz ala wiersz, bo w sumie to z tego wyszło. Ale po polsku. Taki modern po polsku. I w sumie genialny to jest. Nie wiem, czy on dodawał mięty do tego pesto, ale do super odświeży. I te pomidory. Muszę powiedzieć, że tak się bałem, a to są naprawdę świetne dania. Restauracyjne nawet. Finał. Za moment przed nami i przekonamy się, co takiego powstało. Jest naprawdę dobra sałatka z arbuza. To jest w ogóle coś, co powinniście zacząć robić na swoim grillu, bo z tego będziecie mieli duży fan. Brakuje pieczywa. Brakuje jakiejś bułeczki chociaż. Zgrillowanej tortilki. A może właśnie nie? 50 sekund. Tak jest. I co? Można? Można. Bang. Super. Nie słyszysz? Ja tu już... Moje masło wykorzystałeś. Nasze masło. Idziemy do stołu, chodź, pogadamy Dobra. Sobie o tym przy stole. Grill wyłączymy może, co? I jak się bawiłeś? Świetnie. Zadowolony jesteś z Jestem bardzo pracy? Zadowolony. Nie spodziewałem się, że tak to wyjdzie przy tym stresie. No i super, dlatego sos się zważył, ale go przerobiliśmy dwa razy. I to było fantastyczne, bo najpierw miał być beurre blancem, po chwili był beurre monté, a później stał się wierszem z rabarbarem, czyli polskim wierszem. I pięknie to wyszło. I teraz, moi drodzy, dokonamy tak zwanego testu, próby oceny sytuacji. Ja to próbuję. Kapustka. Kapustka z grilla, moim zdaniem, to jest jedno z tych niedocenianych warzyw. Ale coraz więcej tego jest. Jak ja kupę lat temu wróciłem do kraju, to nikt tego nie robił. Wszyscy przychodzili na moją kapustę, a teraz co drugiej knajpie masz dobrą, faktycznie grillowaną kapustę. No dobra, szparagi są naprawdę genialne. Ten przerobiony sosik wchodzi jak w masełko. Ja jestem fanem tego arbuza, którego tutaj doprawiałeś namiętnie. Zamieniłem się trochę talerzami. Serdecznie dzięki. Raz jeszcze. Dziękuję. Subskrybujcie ten kanał, będzie więcej, więcej i jeszcze więcej. Dajcie jakiś komentarz, jak wam się podobało, moi drodzy, i do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Duży, duży
jak to mówią na Podlasiu, respekt. Szacuneczek. Szacuneczek, mistrzynio. Dziękuję. Dziabnijmy arbuzkiem.